Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Kazimierza w grze Farmers Life. Proszę Państwa, jestem na polu, jak widać, tutaj w tym naszym ogródku. No i zbieram sobie te wszystkie rzeczy, które ostatnio posiadaliśmy, no bo chyba czas najwyższy. Cały czas się zastanawiam, dlaczego poprzednio mi gniła kapusta. I jeszcze nie doszedłem. Ale to może z czasem. Może ktoś w komentarzach napisze. Ja to kuźwa prawie nic nie widzę, naprawdę. Niby jasno, jeszcze powinno być, no 18:41, ale to jest październik, więc tak na dobrą sprawę. Już o tej godzinie pewnie robi się ciemno. Musimy się opróżnić, bo trochę za dużo tego noszę ze sobą. No i ciężko jest cokolwiek tutaj w tym momencie dodatkowego udźwignąć. O, burek się zaklinował, elegancko. No dobra, 147 grochu jak na razie. 107 cebul, to rośnie cały czas ta liczba. No, burek, nie denerwuj mnie. Idź się gdzieś schowaj. Aczkolwiek on ma czapeczkę na głowie, na łbie, czy jak to się tam nazywa jeszcze. No to aż tak bardzo nie zmoknie jak my. No Kazimierz już przemoczony jest, zaraz będzie pewnie miał doła. No i to chyba tyle. Ja tam nic więcej nie widzę. Mam tu jakoś... O, mam latarnię, dobra. A, jeszcze są. Jednak to nie wszystko. No bo to tak to jest, jak się, słuchajcie, po ciemku zapierdziela. No ale dobra, teraz to już chyba na serio wszystko. O, co to, coś tu było. Coś gdzieś tu było. A nie, to tylko stan ziemi. No dobra, wszystko mamy, możemy iść, możemy się przekimać. Wypadałoby zebrać trochę więcej drewna na opał, bo poprzednio zaczęliśmy już te manewry robić. Ale wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało. No dobrze. Odliczmy w takim razie kapustę. Kapusty mamy 366 główek, to jest sporo. Grochu 341, można byłoby też to sprzedawać. No i dobrze, elegancko. Dobra, tutaj mamy nasionka. To ok. To będziemy sobie mogli zbierać na kolejne siewy. A tymczasem tam jest 19:25. A tymczasem to... Nie, no chyba się położymy. To nie ma co. Powiedzmy 7:29. Niech sobie 12 godzin Kazimierz pośpisz, bo przecież dawno już tyle nie spał. To niech trochę odsapnie. No, Kazimierzu, pora wstawać. Dobra. Mamy listopad, oczywiście pada. Lampa już nam nie jest potrzebna, ale za to siekiera będzie potrzebna. Poskoczymy po ten opał, zobaczymy jak to tam, jak się tam sprawy mają. O, właśnie. To potrzebujemy. Tych badyli też bym pozbierał tutaj trochę, skoro mamy taką możliwość po ścięciu drzewa, bo później to się przydaje do naprawy narzędzi właśnie. Więc żal marnować. Dobra. No jeszcze tutaj jest, elegancko. No dobrze, to w takim razie można byłoby kolejne drzewo pocisnąć. A, tutaj bez pozwolenia. Ulala. No dobra, to. Tutaj pozwolenie to my mamy, nie? A co, nie da się tego drzewa? O, da się. Kurczę, no. No uderzysz ładnie. Okej. Okay. Tylko właśnie, nie na mnie, bo
Trochę wstyd byłby ginąć w taki sposób. Dobra. Obciechamy. No. I teraz można to próbować te kawałki. No, tak de facto to przydałoby się zrobić kupę, to byśmy mieli trochę większą wagę. Więcej wagi, znaczy się, do dyspozycji. No najwyraźniej... No nie, no dobra, idziemy. Idziemy, bo to tak trochę przesada. Czekajcie, a kurde, bo ta bramka tutaj jest. Przydałoby się ten płot też omalować. Tak, żeby nie było większych problemów z nim. No trochę to zajmie, trzeba przyznać. Tam ktoś z was polecał trzymanie eternitu i desek w skrzyni. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Bo w tym momencie no to taki trochę bałagan mamy. Oj, zjechało mi. No i przydałoby się zobaczyć tylko jak to tam z tą skrzynią jest. Ile tam by wyniosło wybudowanie jej. Zobaczmy, jak to stoimy. 68. No, nie jest źle. Tragedii nie ma. Skrzynia, tak? Synu. Skrzynia, zobaczmy. Aha, 4 takie dechy, plus później 13 i 2 sztuki złomu. No można. Aczkolwiek, wydaje mi się, że w obecnej chwili to ogarniemy to sobie w ciut inny sposób, a mianowicie wykorzystamy skrzynię, którą... Straszne rzeczy w łajno wdepną. Wykorzystamy sobie skrzynię, którą posiadamy. Bo my mamy skrzynię, tam w sumie trawa jest trzymana i tak dalej, a można również wrzucić przecież te wszystkie tutaj rzeczy. Nie będzie problemu. No i dobra. O, tu jeszcze drewno było, patrzcie. O, ale jaja. Dobra, te patyki tu wrzucimy. Tutaj ja widzę, że jeszcze deski mam. O. Więc po co to tak mamy trzymać? Wszystko poprzenosimy. I będzie w miarę porządek. Dobra. Tu jeszcze eternit. A, i tu też eternit. No i tu jeszcze eternit. Strasznie tego dużo. Ile tego mamy? 53 sztuki, znaczy dużo. To się później okaże, zawsze się później okaże, że za mało. Trzeba było przetnąć łajno, no ja wiem, ale na razie to wiesz. Staraj się nie wdepnąć. I teraz tak, dechy. Dechy to mamy tutaj. Dobra. To chyba wszystkie. Desek. Nie, no to jest zdecydowanie za mało. Ale deski to ja wolę kupować sobie już tak na gotowe. Jakoś mi się nie chce, słuchajcie, robić desek. Aczkolwiek z drugiej strony, no może warto byłoby jednak w ten sposób działać, nie? No, ja wydaje mi się, że w tej chwili to można byłoby odpuścić już temat drewna opałowego, bo jest go stosunkowo dużo. I tam zapomniałem, że w skrzyni miałem. Ale na pewno to, co warto, to puścić
puścić, słuchajcie, te bimbrownie. Dobra. Ten jak się wysila, kuźwa, normalnie nie wytrzymie z nim. 52 sztuki dodatkowo. No, okej. Okay. Można i tak. Dobra, ja sobie to drewno całe tutaj przeniosę. A, może nie w ten sposób. Przenieśmy może 90. Dobra. I teraz tak po 30 na bimbrownię. To mamy jedną. Teraz tutaj mamy drugą. No i tutaj trzecia. No dobrze. Ogarniemy sobie popiół. Tutaj jeszcze się muszą dokończyć robić te rzeczy, które zaczęliśmy. Dobra. No to niech się pali. Niech się tutaj pali elegancko. Natomiast jeżeli chodzi o popiół, to sobie to tutaj wrzucę. O. I gitara. Dobrze, ja myślę, że można by skoczyć do tej, do tekli. Po kolejne nasiona. Tak, żeby było co robić. Na wiosnę. Pohandlujmy te klusia, pohandlujmy. Na pewno będę chciał to. Na pewno będę chciał marchewki. Na pewno będę chciał cebulę. Groszek. Dobra. I to jest pszenica, ale owies. To na pewno. I tyle. Chociaż z tytoniem... No dobra, wezmę też i tytoń. Może nam się to później jakoś będzie w miarę opłacało. Zobaczmy, jakie my mamy zadania. Nikt nie lubi Henka. To jest nasze ostatnie zadanie, które jak na razie mamy do wykonania. Generalnie rzecz ujmując, to ciężko jest. Ciężko jest cokolwiek z nim zrobić. No bo Heniek tak jakby nie chce się z nami naparzać. Nie wiem dlaczego. A, pić mu się chce. Mhm. No dobra, to napijemy się z wiadra. No i dodatkowo jeszcze jajuszko zjemy. O, no i gitara. A właśnie, bo ja te nasiona muszę przerzucić. No i elegancko. A teraz to mamy już powyżej 100. Praktycznie wszystkiego oprócz tytoniu. I damy radę. Myślę, że damy radę. No dobra, to teraz skoczmy może do Ani. Bo tam... Ach, kurczę, dałem ciała, bo przecież można było wziąć tam te kapusty jeszcze. No nic. Nic straconego. Później najwyżej coś tam ogarniemy. Dobra, co my tutaj mamy? Jabłuszka. Pohandlujmy z Aneczką. Elegancko. No i marchewki. Też elegancko. No i dobrze. Jak tam, Heniu? O, Heniu to jeszcze nie chce się bić. Dobra, dechy kupię. Stefciu, pohandlujemy i deski bym od ciebie wziął.
No i bardzo dobrze. No, można wracać. Wiecie co? Doszedłem do wniosku, że wybiorę się do tej, do tartaku, a przy okazji, no właśnie, może coś upoluję, może jakiś czołg będzie. No i dlatego mam ze sobą dwa łomy. Natomiast jak na razie to próbuję tego jelenia dorwać, tylko skubany trochę za szybko łaził w stosunku do mojej przyczajki. No. I upolowałem. Dobra. Jelonka podniesiemy. Może się tu gdzieś jakiś czołg trafi. Kto wie. Tak czy inaczej, bardziej wybrałem się na polowanie. Aha, tylko że właśnie waga. Waga to już taka trochę nie halo. No to zobaczymy, co tam uda się z czołgu wytargać. Jeżeli oczywiście trafimy na jakiś, którego żeśmy jeszcze nie spenetrowali. Tutaj mamy chatynkę. Trzeba zobaczyć, czy ona była przeze mnie już opróżniona, czy też nie. O, tu jest jakaś skrzynia. O, i proszę bardzo, pyk. Elegancko. No i dobrze. Prawidłowo. Teraz możemy posuwać się dalej. Mgła jest straszna. Która to jest godzina? Po 17. No to niedługo trzeba będzie się kłaść spać. Takie kurde tutaj, można powiedzieć, odchodzi szukanie skarbów. Bo przydałoby się zarobić co nieco. Ale się też nie narobić za bardzo. Czołgów na horyzoncie jak na razie brak. Tak na dobrą sprawę, ja nie jestem przekonany, czy tutaj w ogóle coś jest. No byłoby prościej, gdybym cokolwiek widział. Dobra, idziemy tutaj, zostawimy jelenia. Bo to też nie ma sensu tak łazić. Nieskończoność. O, słuchajcie. Usłyszałem gong. Oj, właśnie. I tego jegomościa szukałem. Więc jeszcze duch będzie tutaj ogarniany. Będzie kapitalna sprawa, bo coś tam może jeszcze wpadnie. Ten koźwa popierdziela, nie wiem, przodem, tyłem. Tyłem zapierdziela, patrzcie. Się obkręca. Ty tyłem biegniesz, czy przodem biegniesz, bo ja nie wiem, gdzie ty masz tę koparę. Gdzie masz japę? Chopie, ogarnij się. Energia nam się pomału kończy. Kawusia by się przydała, chociaż nie, no. To jeszcze zdążymy, ten nas gdzieś na koniec mapy pewnie wytarmosi. 53 kilo mam przy sobie. A co ty do mnie? Było buzie ty. No i teraz pytanie, jak daleko jeszcze trzeba za nim biec? Ciekawe, czy twórcy oskryptowali to jakoś tak fajnie, że powiedzmy gdzieś tam w różnych miejscach oni sami mogą sobie wybrać, gdzie ta skrzynia się zrespi. Czy po prostu jest to z góry narzucone kilka miejsc i w drodze losowej oni wybierają konkretne miejsce, nie? Tak po ciemku to ciężko mi jest się zorientować, zresztą... What the hell? Ciężko jest mi się zorientować, jak to tam wygląda, nie? Patrzcie, ciężkie sidła. Dziwię się, że zwierzęta nie uciekają na sam widok tego ustrojstwa. Kiedy te sidła są otwarte, to człowiek ma wrażenie, że mają ochotę mu odgryźć nogę. A najlepiej to obie nogi naraz jednym kłapnięciem. Fajne, fajne. Oczywiście czacha, no i kapelusz wiedźmy. Elegancko. No dobra, coś żeśmy zdobyli. No aż tutaj nas wyprowadził.
Zbyt dużo niosę, żeby aż tak daleko iść. 5 kilo. Jeżeli bym... Nie, ale to nie ma szans, jabłka tyle nie będą ważyły. Po prostu musimy wziąć i to z buta zanieść. Chyba, że zaraz, bo jeszcze marchewki. Dobra. No i ten kapelutek, powiedzmy, kapelusz wiedźmy. 2 kilo. Aż 2 kilo waży, a mięsko? 11. To jeżeli bym wywalił jedno... To jak to teraz wygląda? Aha. To się nie wywaliło w końcu. To 2. O, no i dobra. 2 niech sobie tu leżą. 2 mięska to... To nie stanowi problemu. Dobra, mięska sobie schowamy. To całe badziewie... To schowamy gdzieś tu. Ropa 15 litrów, to się zdecydowanie przyda. Te ciężkie sidła na razie tutaj umieszczę. Te czachy, kapelutek, kwiatki właściwie. I skórę też tutaj umieszczę. A i tutaj jeszcze słoneczniki mamy, dobra. No, to wydaje mi się, że taki dzień na luzie, słuchajcie, na poszukiwanie skarbów można byłoby zaliczyć do miarę udanych. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.